świata, na różnych kontynentach panują różne temperatury w czasie Sylwestra. Już za godzinę i 8 minut nowy rok, a właśnie na pierwszy dzień 1997 roku przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji. Tradycyjnie 1 stycznia w Złotej Sali Musikvereine w Wiedniu odbywają się koncerty noworoczne, transmitowane niemal na cały świat. W programie tegorocznego koncertu znajdą się walce, polki i marsze Johanna i Józefa Straussów. Wiedeńskich filharmoników poprowadzi Riccardo Muti. Część pierwsza koncertu noworocznego z Wiednia o 11.15, druga o 12.15. Także jutro o godzinie 15.10 zobaczą Państwo film Legenda Tatr. Scenariusz filmu Wojciecha Solarza został napisany na podstawie ponad 40 opowiadań Kazimierza Przerwy-Tetmajera, napisanych w latach 1901-1912. Z bogactwa wątków i motywów występujących w prozie Tetmajera w filmie znalazły się przede wszystkim te, które składają się na zbiorowy portret górali, przedstawiają legendy i tradycje folklorystyczne Podhala. Wojciech Solarz połączył niezliczoną ilość wątków, odnosząc tatrzańską legendę do współczesności. Przypomina to trochę kortezarowski realizm magiczny. Tam wieło cię jechał grota, niezmierno ciemno, rycerze śpią. Rafał Królikowski w filmie Legenda Tatr. Jest ludziom, kiedy pewnie od samego świętego Piotra. Dawaj dudki. Ekranizacja na Skalnym Podhalu Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Gotowiś? Legendy i tradycje Podhala. Istnich się nie mów. Legenda Tatr w nowy rok o 15.10. Także jutro zobaczymy znakomity film Joela Coena Hudsucker Proxy. W Polsce znamy takie filmy braci Coenów jak Blood Symbol, Ścieżka Strachu i nagrodzony Złotą Palmą w Cannes w 1991 roku Barton Fink. Joel i jego młodszy brat Ethan, łamiąc wszelkie konwenanse, stworzyli swój własny styl filmowy. Styl Coen. Mimo że w przypadku filmu Hudsucker Proxy pierwowzorem nie był komiks, film oglądamy tak, jakby nie był. Takie są tu postaci, dialogi, ujęcia, całość narracji. Na tytuł filmu składają się dwa słowa. Hudsucker to nazwisko założyciela i szefa wielkiego przedsiębiorstwa, zaś Proxy to po angielsku zastępstwo. Właściciel owego przedsiębiorstwa wyskoczył przez okno z 44 piętra i nie zostawił następcy. Zarząd postanawia obsadzić stanowisko prezesa idiotą. W tę rolę wcielił się Tim Robbins. Jako przebiegłego doradcę obejrzymy Paula Newmana, który wykazuje w tym filmie świetną formę i poczucie humoru. Historyjka jest całkowicie banalna, ale bracia Coenowie zrobili z niej niebanalny film. Bo czy w normalnym filmie facet, który rzucił się z wieżowca, będzie przecierał sobie okulary podczas spadania? Wymyśliłby coś takiego. To tatko zapewni firmie pierwsze miejsce na giełdzie. Skoczymy do kina. Uczyłem się kiedyś fińskiego liceum. Chcę wiedzieć, kto to jest. Skąd się wziął? My go stworzyliśmy, my go zniszczymy. Gdy zbliża się katastrofa, gdy akcjonariusze są na krawędzi rozpaczy, potrzebny jest desperat, który przyjmie na siebie całą odpowiedzialność. Tim Robbins w znakomitej komedii Joela Coena Hudsucker Proxy. Noworoczny wieczór w Wiedynce. Ale prywatki. Myślę, że bawią się Państwo znakomicie. Jestem pewna, że oglądają Państwo także pierwszy program telewizji polskiej. My proponujemy przez cały dzisiejszy dzień różnego rodzaju muzykę. Być może będzie ona przebojem dzisiejszych bali i spotkań towarzyskich. Już za kilka minut sylwestrowy klub Jedynki i tam także duża porcja muzyki. A teraz posłuchajmy naszej propozycji.